Dzień dobry, wracają Polacy pod lupą. Kolejny tydzień, kolejny weekend w miarę przyzwoity w wykonaniu Polaków i my to sobie jak zawsze z Mateuszem Borkiem spokojnie przeanalizujemy. Dzisiaj będziemy w różnych zakątkach świata i myślę, że możemy spokojnie zacząć od USA, bo hey, tam się działo chociażby w dzisiejszą noc. Dwa gole Adama Buksy, który już traci tylko jedno trafienie do Kamary, który jest liderem strzelców. Jestem zachwycony rozwojem Buksy. Muszę powiedzieć, że to, co ten chłopak robi w ostatnich miesiącach, to w ogóle przekracza jakiekolwiek moje wyobrażenie o jego potencjale. Wejście z buta do reprezentacji Polski, w zasadzie z drzwiami, wchodzi Adam Buksa. Natomiast pamiętamy, jeszcze kilka tygodni temu, to w klasyfikacji strzelców było dla Buksy miejsce 8., 10. Tak. No i jak się z nim łączyliśmy, to był tak, mniej więcej... W tej chwili Kamara DC, no i kilku mamy piłkarzy, dokładnie 3 za plecami tego napastnika, to znaczy cały czas mówimy o Rui Diazie z Seattle, jest Adam Buksa z New England Revolution i oczywiście Saloy, to jest trzeci z tych piłkarzy, który ma 16 bramek na co dzień, piłkarz Kansas, ale to, o czym też było w Mocy Futbolu, wydaje mi się, że dobra współpraca z Buchananem, a przede wszystkim z Bowem, który ma 15 bramek na koncie, to jest dzisiaj moc. New England na pierwszym miejscu konferencji wschodniej, wyprzedzają Filadelfię, zresztą klub Kacpra Przybiłki, aż 64 gole zdobyte przez zawodników Bruce'a Areny. To musi budzić respekt, podziw. Tym razem Buksa pojawia się w 46 minucie. Dwie bramki zdobyte z powietrza, jedna nogą, druga w doliczonym czasie gry głową, także no, wszyscy dzisiaj zachwyceni są Buksą, który powolutku przez ten sezon zmierza chyba z powrotem na stary kontynent. I też widziałem, bo New England Revolution wrzuciło taką fajną stopklatkę z tej bramki, którą zdobył głową. No on tam wyszedł mniej więcej jak Ronaldo przy tych bramkach strzelanych dla Juventusu, kiedy zachwycaliśmy się, jaki wyskok potężny ma Cristiano Ronaldo, to tutaj trzeba powiedzieć, że naprawdę nad taką siłą, dynamiką, wyskokiem, nad tym wszystkim też popracował Adam Buksa, bo do tej pory jak przypominamy sobie go grającego, nie wiem, w reprezentacji U21 czy wcześniej w polskich klubach, no to jednak nie był, tak powiedziałbym, napakowany i tak dobrze zbudowany. Mówię tutaj chociażby o jego sile nóg. Jeśli mówimy o sportach zespołowych, no wydaje mi się, że jednak soccer, jak nazywa się piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych, to walczy chyba o pozycję numer 5, jeśli chodzi o popularność dyscyplin, bo jednak mamy NFL, czyli futbol amerykański, mamy NBA, koszykówkę, mamy NHL, hokej na lodzie i mamy też ligę baseballa, więc chyba trzeba gdzieś tam rezerwować 5. miejsce dla piłki nożnej i dla ligi MLS, która cieszy się wielkim zainteresowaniem, która wypełnia stadiony w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na pewno Adam, tak już mówiąc przemrużeniem oka, ogląda wielkie gwiazdy NBA. Wie, co to jest ten wyskok dosiężny, wie, co to jest wybicie się, takie zawiśnięcie w powietrzu i wydaje mi się, że to potrafi gdzieś realizować na boisku Buksa w ostatnich tygodniach, bo ta bramka poprzednia zdobyta głową, no taka powiedziałbym z najlepszych czasów Szarmacha albo Wojtka Kowalczyka. Fajne takie kontrujące uderzenie. No, skręcenie w ogóle głowy, także no, gra ten chłopak w powietrzu naprawdę fantastycznie i w tej chwili to Arek Milik musi walczyć, żeby być znowu napastnikiem numer 2 w reprezentacji Polski. O napastnikach reprezentacji Polski to też pewnie sobie później porozmawiamy, bo musimy przeanalizować, co się dzieje u Karola Świderskiego, ale będąc jeszcze przy MLS-ie, no to tam gra trzech innych napastników. Patryk Klimala, tym razem asysta przy golu dającym zwycięstwo i Red Bull, no, ma już bardzo duże szanse na to, żeby w playoffach grać. I to jest w tym momencie główny cel tego zespołu, bo tak naprawdę oni balansują na krawędzi gry w playoffach. A jeżeli chodzi o Patryka Klimale, no to musimy też zaznaczyć, że poza tą asystą niewykorzystany rzut karny tym razem Patryka. No tak, ale 3 punkty wywalczone, to trochę inaczej smakuje karny niestrzelony albo nie smakuje w meczu, który przegrywasz albo remisujesz. Tutaj jednak ostatecznie udało się wygrać wyjazdowe spotkanie z Kolumbią.
Colombo Crew 2-1. W tej chwili New York Red Bull jest na 6. miejscu w konferencji wschodniej, bo tak patrząc na te losy Polaków, to w zasadzie tylko piłkarz Portland Timbers, Jarek Niezgoda, gra w konferencji zachodniej. No tak, natomiast tylko tam, Mati, też bardzo małe są różnice. 44 punkty New York City, Red Bull 43, Atlanta 43, Montreal Impact 43 i DC United 41. Ale po co te uśmieszki przy Montrealu? Natomiast wracając już do samego Klimali, to no wiadomo, szkoda takiego niewykorzystanego rzutu karnego, bo to za chwilę będzie decyzja trenera, czy dalej strzela Klimala, czy jednak to pierwszeństwo będzie oddawać drużyna innemu piłkarzowi. A wiadomo, że Patryk się dzisiaj czuje komfortowo. Myślę, że znalazł bardzo fajne swoje miejsce na ziemi. To jest doskonałe też miejsce do rozwoju. Ale gdzieś tam chyba z tyłu głowy jednak będzie w perspektywie dłuższego czasu powrót do Europy. Także no, on musi dzisiaj być jak drapieżnik, on musi być pazerny na każdą bramkę, na każdą asystę, na każde podejście do rzutu karnego. Tym razem tylko minuta Jarosława Niezgody, trzecia porażka z rzędu Portland Timbers, także zaczynają tam się delikatne problemy tego zespołu, natomiast oni nie mają żadnych problemów z tym, żeby w playoffach zagrać, bo zajmują trzecie miejsce. Ja się przede wszystkim modlę, żeby Jarek Niezgoda w końcu przez kilka miesięcy nie był kontuzjowany, tylko żeby teraz nawet bardzo umiejętnie szafując jego siłami zyskiwał praktykę meczową. Wiadomo, taka minuta za dużo mu nie da, jeśli chodzi o rozegrany mecz, no bo jednak się sporo tam podróżuje do statystyk, ale być może trener zauważył, że te kilka meczów, gdzie wszedł, gdzie nawet zagrał w podstawowym składzie, być może to znowu gdzieś ma wpływ na taką dyspozycję fizyczną tego chłopaka, bo dla mnie to jest oczywiste, że przy takich jednak długich przerwach to zagra 2-3 mecze na entuzjazmie, na świeżości, potem pojawi się ten pierwszy dołek fizyczny, to jest normalne. I, no i dlatego chciałbym, żeby on spokojnie dograł ten sezon do końca i w końcu przygotował się należycie do tego, żeby zagrać taki pierwszy sezon w MLS-ie na wagę i jakby na oczekiwania względem jego potencjału. Bo na pewno to jest chłopak, który potrafi tyle i ma taką smykałkę, takiego nosa do bramek, że on jest w stanie spokojnie mieć statystyki na poziomie Kacpra Przybyłki. Do Kacpra za moment, tylko chciałem jeszcze jedną rzecz odnośnie Jarosława Niezgody, bo dużo się mówi o jego więzadłach, dużo się mówiło o tych problemach z sercem, natomiast on miał też spore problemy z plecami, o czym najmniej było w mediach. I tak się zastanawiam, no tutaj jeżeli patrzysz na Amerykę, jeżeli patrzysz na MLS, tych podróży jest bardzo dużo. No jednak taki samolot, te wszystkie podróże, to też ma znaczenie, jeżeli chodzi o takie problemy. No wiemy, sztuczne murawy, samoloty, lotniska. Natomiast ja ci odpowiem pytaniem. Kto dzisiaj piłkarzowi takiemu jak Niezgoda z jego statystykami zapłaci $1 000 000? No nie, nie ma szans. No. I sobie sam odpowiedziałeś na pytanie. Także z jednej strony to jest oczywiście osiągnięcie piłkarza i wybór ligi względem jego jakby predyspozycji zdrowotnych. A z drugiej strony, chociaż to nie Mati, to liczy się cash i wiadomo, że no dzisiaj Niezgoda po prostu w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze zarabia. Słuchaj, Philadelphia Union, bo już sam wywołałeś temat Kacpra Przybyłki. Philadelphia zajmuje drugie miejsce w tej konferencji. Mistrzami oczywiście tej konferencji zostaną zawodnicy New England Revolution, a więc Adam Buxa. W poprzednim sezonie to było inaczej, bo tę konferencję wygrała właśnie Philadelphia. Później mierzyli się w 1/8 playoffów razem. No i Philadelphia odpadła, ale tak naprawdę no, ten zespół ma bardzo duże ambicje i pewnie gdyby inne losowanie, gdyby na kogo innego tam trafili, no to tej porażki 0-2 wtedy by nie było i może nawet graliby gdzieś w półfinałach czy nawet w finale. Dzisiaj ten zespół na pewno ma dużo większe ambicje i gra tam Kacper Przybyłko, który udowodnił, że ten poprzedni dobry sezon to nie był przypadek. No właśnie, to jest najistotniejsze, do tego zmierzam. Powtarzalność w tej chwili. Kacper Przybyłko, który właśnie strzelił zwycięską bramkę rozstrzygającą z Nashville, wygrywają 1-0. To jest 11 trafienie już w tym sezonie Kacpra Przybyłki przy 3 asystach na koncie, czyli jest ta powtarzalność zdobywania kilkunastu bramek w sezonie. Teraz pewnie Kacper będzie szczególnie podrażniony, bo jednak został mu zabrany ten rekord polskich bramek w jednym sezonie w MLS-ie. Uczynił to właśnie Adam Buxa kilka godzin temu, strzelając 2 gole Orlando i
gdzieś tam windując się na pierwsze miejsce w historii wszechczasów. Mówimy o polskie bramki w MLS-ie w jednym sezonie. Adam już ma tych bramek 16, a przecież to jeszcze nie koniec i jeszcze chwilę tam pograją. Ale wydaje mi się, że no to jest znaczące, co robi Przybyłko. Ten chłopak nie doczekał się powołania do reprezentacji Polski w momencie, kiedy strzelał więcej bramek od Buksy. Natomiast na to powołanie doczekał się Buksa i widzimy, ile już znaczy w reprezentacji Polski. Także Przybyłko się przygląda, Przybyłko teraz będzie atakował jak taki kolarz z peletonu ścigający gdzieś uciekającego Buksę i będzie być może chciał tutaj skutecznie jednak finiszować, bo ja myślę, że jest nim taki gen rywalizacji z Buksą. Kto lepszy, kto skończy ten sezon z większą liczbą bramek. Słuchaj, no to wczoraj porozmawialiśmy sobie z Kacprem Przybyłką, między innymi też o reprezentacji Polski. Oczywiście ta rozmowa zarejestrowana, bo dzisiaj no to Kacper pewnie sobie jeszcze śpi. Także Kacper Przybyłko Philly. I nasza wczorajsza rozmowa, tak? Philly. Philadelphia, on jest Philly. Wiesz, tak się mówi ludzie z Filadelfii, że jesteś Philly. Byłeś chyba kilka razy u Piotra Nowaka, nie? No oczywiście, tam przede wszystkim, wiesz, no po pierwsze Piotrek Nowak, jak był trenerem, dyrektorem sportowym i tak naprawdę prawą ręką właściciela Sakiewicza, a po drugie jeździłem do Filadelfii odwiedzać dwóch pięściarzy, którzy boksowali z Polakami, czyli Steve USS Cunningham i Brian Jennings. Po trzecie produkcja Boeingów. To jest w Delaware, to są przedmieścia Filadelfii, także niedaleko tego pięknego mostu jest właśnie siedziba tej firmy, która produkuje samoloty, gdzie potem właśnie siadasz i gdzieś lecisz na te wakacje last minute. No widzicie, no, Mati to nie jest tylko beka, Mati to też jest edukacja. Belka nam za moment zniknie, a my przeniesiemy się do Filii i Kacpra Przybyłka. Zacznijmy o tym, że tutaj było mi bardzo ciężko się przyzwyczaić do języka. To był największy problem na początku i szczególnie, bo tutaj się mówi, jestem Philly slang. Ale tak poza tym odnalazłem się bardzo dobrze. Miałem dobrych ludzi obok mnie, wszyscy mnie ładnie przyjęli. Harry Zmendurianin z drużyny, który gra teraz dla Cincinnati. Bardzo przykro mi było, jak on odszedł, ale on mnie bardzo dobrze przyjął, mi pokazywał poza boiskiem parę restauracji, spotykaliśmy się na jedzonka. Fajny czas był. No ale tak poza tym nie mogę narzekać. Poznałam fenomenalną kobietę, która jest teraz moją żoną. Mamy fenomenalnego i zdrowego i przystojnego chłopaka teraz, pieska, mamy dom. Ja nie mogę narzekać prywatnie. No a poza tym mi się bardzo podoba, że to jest taka wielka kultura, nie? Bo to jest tyle ludzi, dużo ludzi się tutaj spotykuje w szatni, to jest wielka zabawa dochodzić na trening. Masz z Meksyku, z Brazylii, z Chile, w każdego kraju ludzi masz w szatni, dlatego było po prostu ciężko się przyzwyczaić na język, może też na kulturę, ale to było dla mnie przyjemne, bo ja lubię spotykać się innych ludzi, innych kulturów, dlatego fajnie to było. A tak poza tym jestem bardzo tutaj dzięczny tym, co ja mam w życiu i co spotkałem. Cieszę się, że mam tutaj zdrową rodzinkę, no i na boisku i poza boiskiem mi bardzo dobrze leci. Tak, są oferty, ale nie koncentruję się na to w trakcie sezonie. Będę się z tym przejmował i koncentrował, jak się skończy sezon. No, ale myślę, że problem być najważniejszym i najskuteczniejszym zawodnikiem w Philadelphia Union, to cena nie jest najniższa. No i nie oszukujmy się, to jest też biznes. Wszyscy się patrzą teraz na bardzo młodych, żeby zarobić na nich pieniądze. Ale jestem w fenomenalnej formie, jestem w bardzo dobrym wieku, jeszcze mam tyle lat przed sobą, czuję się fenomenalnie. Dlatego cieszyłbym się bardzo, jakby ktoś mi dał tą szansę tam w Europie. Są oferty, ale myślę, że cena jest na razie największy problem. Czekam na swoją szansę, czekam na to, co może się wydarzyć. To mi było najważniejsze, pokazać wszystkim, że to nie był tylko jeden sezon. No i myślę, że mi teraz to od 2-3 lat bardzo dobrze się udaje. W pierwszym roku strzeliłem dużo ważnych bramek, co mieliśmy w historii Philadelphia Union. Pierwszy raz, nasz pierwszy playoff mecz w własnym stadionie.
to było super. W drugim sezonie, co nie można narzekać, pandemia się zaczęła, były ciężkie warunki dla wszystkich, ale wszyscy to dobrze przyjęli, cały zespół, no i myślę, że byłem też wtedy tam najskuteczniejszym zawodnikiem, który strzelił 9 bramek, miał 8 asystów, wygraliśmy Supporters Shield, w playoffs nam się niestety tak nie udało, spotkaliśmy się akurat na Adam Bukse, mieliśmy chyba 4 czy 5 mecze w normalnym sezonie, wszystko sobie, chyba 3 wygraliśmy, 2 zrezygnowaliśmy, a w playoffie statystyka tak jak niestety działa, oni wygrali. No i dlatego w tym roku mamy duże cele na playoffs, ale to było mi ważne po prostu też pokazać wszystkim, że to nie był jeden sezon. W tym sezonie też fenomenalnie mi się udaje. Jestem najskuteczniejszym zawodnikiem, napastnikiem dla Philadelphia Union, ale też najskuteczniejszym napastnikiem w historii, jak chodzi o polskich zawodników tutaj w MLS. Nie, można zapomnieć, że strzeliłem 11 bramek w tym sezonie. Wczoraj mi się znowu udało strzelić bramkę, ważną bramkę, że teraz jesteśmy na drugim miejscu w naszej konferencji. No i do półfinałów w CONCACAF Cup doszliśmy, gdzie strzeliłem bardzo ważnych 5 bramek. Duże cele mamy w tym roku. Tak jak już mówiłem, w pierwszym roku nam się udało w historii Union mieć pierwszy playoff mecz w własnym stadionie. W drugim sezonie wygraliśmy Supporters Shield. Tylko w playoffs nam się nie udało. No, dlatego myślę, że teraz chcemy dojść jak najdalej. I myślę, że szanse są duże. Dobrze gramy w tym sezonie. No i to jest największy teraz nasz cel, dojść do finału i oczywiście trzymać ten puchar we własnych rękach. Nie, niestety nic się nie zgłosił. Tak jak każdemu mówię od kilka miesięcy, nie było w ogóle kontaktu do dzisiaj, nikt się nie zgłosił. Ale bardzo bym się z tego cieszył, bardzo cieszył by był, jakbym dostał tą szansę. Największe marzenie dla zawodnika to jest grać dla własnej reprezentacji. Jak oni będą gotowi, ja jestem gotowy, żeby pomóc, to czekam na zgłoszenie. Ja myślę, że mój styl gry aż tak się nie zmienił, jak przyjechałem tutaj do Ameryki. Ja zawsze byłem tym zawodnikiem, który dużo pracował dla zespołu. Wiem, że jestem napastnikiem, wiem, że muszę strzelać bramy, chcę strzelać bramy, jestem zawsze głodny, żeby strzelać bramy. Ale chcę pomagać drużynie jak najbardziej, bo na końcu dnia, co jest najważniejsze, wynik. Ja mogę strzelić jedną bramę, przegramy 2-1. Dlatego dużo się cofam do tyłu, dlatego też schodzę na bok, bo chcę pomóc drużynie jak najbardziej. Oczywiście chcę przyjmować piłki, chcę robić te biegi, żeby stwarzać sytuację, otwierać miejsce dla moich chłopaków na boisku. I dlatego to się nigdy nie zmieni. Będę zawsze dużo pracował dla zespołu, defensywnie i ofensywnie. I to jest dla mnie najważniejsze, bo na końcu dnia, tak jak mówiłem, wynik jest najważniejszy. I jak mogę w tym pomóc, to bardzo się z tego cieszę. Ale jestem napastnikiem, dostanę swoją szansę i tak najbardziej mogę pomóc drużynie, to będę strzelał bramy. I dobrze mi to wychodzi, dlatego się bardzo cieszę, że tak w ostatnich 3 lat tutaj mi się udaje Philadelphia Union. No i chcę tak zakończyć sezon, no i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. To był Kacper Przybyłko. Jak chcecie Kacpra Przybyłko oglądać w dobrej jakości, to warto kupić telewizory u naszego partnera technologicznego w firmie X.com. Jeżeli wejdziecie sobie w opis tego programu, to tam znajdziecie link do telewizorów Philips z technologią Ambilight. Mati, słyszałem, że takie telewizory też już posiada. Mati, jeszcze zanim ta technologia weszła do Polski, to nie, już Mati miał taki telewizor. Ja mam taki zaginany, ale ponieważ leciałem na mecz z ludźmi, którzy bardzo dobrze orientują się w tym temacie, także właśnie ten model telewizora mi polecają i on już jest taki to, słuchaj, płaski, jak go kupisz, na ścianę, niezagięty. Jak go kupisz i na przykład ta technologia ci się nie spodoba, to masz 30 dni, żeby go zwrócić. No, także mi się nie spodoba, będę miał nowy, za 29 dni poglądam i za 29 dni oddam. Dobrze, Mati, jedno nazwisko jeszcze odnośnie Ameryki, odnośnie MLS. Przemek Tytoń, zmiana trenera, tak jak wspomniałeś, dodatkowo 9 porażka Cincinnati z rzędu, przyjął piątkę od Interu Miami, ale gra regularnie. Nie to trzeba wspomnieć. Wspomniałem jeszcze właśnie o zmianie trenera, że w tej chwili już no, jest nowa rzeczywistość od pewnego czasu. Tyron Marshall, Jamajczyk, prowadzi tę drużynę. Że jakiś amerykański numer do mnie dzwonił, nie wiem o co chodzi. Tak? To nie odbieraj, może to wiesz, chcą cię naciągnąć na coś. Tyron Marshall, Jamajczyk, trener tymczasowy, który zmienił Japastama. Być może to też w znacznym stopniu
poprawiło notowania Przemka Tytonia, bo pamiętasz, jednak jak był Holender Stam, on był trenerem od 21 września, to Przemek Tytoń praktycznie nie bronił. To między słupkami stał Wermer. Dzisiaj mamy sytuację, że przychodzi trener tymczasowy, trener, no, który nie jest rodakiem Wermera, tylko jest z Jamajki i jednak wyżej ocenia umiejętności Przemka Tytonia. Natomiast sam zespół gra dramatycznie. On zajmuje ostatnie miejsce w konferencji wschodniej. Ten bilans jest no po prostu beznadziejny. 4 zwycięstwa, 8 remisów, 19 porażek w całym sezonie. Pojechali teraz do Beksa, do Miami. Bracia Iguain strzelili po bramce. Strzelił też Carranza, dwóch jeszcze innych piłkarzy. Vasquez dla Cincinnati. Także 1-5. No, troszkę tam się musiał pogimnastykować Przemek Tytoń, a i tak 5 razy piłeczkę z siatki polski bramkarz wyjął. Jestem bardzo ciekawy jego przyszłości przy zmianie trenera, bo być może będzie jednak opcja, będzie jednak propozycja, żeby Przemek Tytoń pozostał na kolejny sezon. No bo z końcem sezonu kończy mu się kontrakt. Będąc poza Europą, to jeszcze musimy zawitać do Japonii. Tam delikatne problemy Nagoi Świerczoka. Ostatnio tylko remis z Kobe i Kobe wyprzedza już Nagoję. Wskakuje na trzecie miejsce. 61 punktów, 58 punktów Nagoi i musimy powiedzieć, że to trzecie miejsce to jest to ostatnie miejsce premiujące grą w azjatyckiej Lidze Mistrzów, z której też Nagoya już odpadła. Czy nawet, żeby doprecyzować, Kawasaki, które jest pierwsze, to oznacza automatyczny awans do azjatyckiej Champions League. Natomiast drugie, trzecie miejsce, czyli w tym momencie mówimy o Yokohamie, a także Vissel Kobe, to są kwalifikacje. No, traci w tej chwili drużyna Świerczoka 3 punkty, podobnie zresztą jak Urawa Red Diamonds, bo dwa zespoły mają po 58 punktów i jakby są bezpośrednio za tą trójką, która jest na tych miejscach premiujących awansem do azjatyckiej Champions League. No, musi tam się troszeczkę zastanowić włoski szkoleniowiec Nagoi, co można tutaj poprawić. Ja tak spojrzałem sobie na statystyki Świerczoka z J-League. To jest ciekawe. 10 występów, 4 bramki. Biorąc pod uwagę grę na wszystkich frontach, tam mówimy o Pucharze Cesarza, wszelakich pucharach, Liga Mistrzów, to już jest 9 bramek Świerczoka w Nagoi w 15 meczach. Ale tak spojrzałem na najskuteczniejszych w samej tylko J-League. To jest defensywny pomocnik Inagaki, który ma tych bramek 8. To jest Brazylijczyk Mateusz, który ma bramek 7. I na trzecim miejscu już jest Świerczok. Tylko że ci dwaj piłkarze zagrali po 33 spotkania, a Kuba Świerczok tylko tych meczów zagrał w lidze. Dokładnie 10. No i ten gol w ostatnim spotkaniu z Kobe to gol pierwszy od miesiąca, bo ostatnio musimy powiedzieć, że jednak miał taki trudniejszy okres, jeżeli chodzi o strzelanie goli Kuba Świerczok. Natomiast to jest zawodnik, który też bardzo dużo daje w grze, bardzo dużo akcji rozprowadza, sporo dryblingów, też nie boi się tam brać gry na siebie, bo nawet jak spojrzycie sobie chociażby na tego gola, którego strzelił z Kobe, no to tam najpierw drybling, przełożenie jednego, drugiego rywala, bardzo ładne kontrujące uderzenie sprzed pola karnego. No tak, ale to bardzo często napastnicy gdzieś tam żyją prawem serii i być może no, ta bramka po miesiącu otworzy kolejną, taką jaką notował kilka tygodni temu Kuba Świerczok. No to skoro o napastnikach, Kuba Świerczok na pewno jest na radarze Paulo Souzy. Wiemy, że tam raczej blokują to powołanie kwestie związane z COVID-em, z kwarantanną. No, w tej chwili powiem szczerze, że... Aha. Bardzo ciężko mu będzie. Bardzo ciężko mu będzie, bo jednak Buksa po pierwsze zrobił coś nieprawdopodobnego i wydaje mi się, że w tej chwili w tej hierarchii Paulo Souzy jest na pozycji numer 2. Nawet na pozycji numer 2. A do tego jest jednak znacząca perspektywa powrotu do Europy, do silnej Ligi Europejskiej. Wraca do gry Arek Milik, któremu wczoraj nie uznano bramki w tym klasyku francuskim z gwiazdami PSG. Jest Krzysiek Piątek, który też wrócił do gry. Jest Karol Świderski, który no, w reprezentacji nie zawodzi nigdy. Bramka, asysta, wpływ na drużynę, tworzenie sytuacji. Także no, wychodzi nam na to, że
Świerczok prawdopodobnie w tej chwili w głowie selekcjonera jest napastnikiem numer 6. No i wczoraj był właśnie mecz na szczycie w Grecji. Olympiakos wygrał 2-1 z PAOKiem. 30 minut Karola Świderskiego, który wszedł z ławki rezerwowych. Znowu w pierwszym składzie Akpom. Natomiast też jak spojrzymy na to w trochę szerszym kontekście, oni często byli rotowani nawet w momencie, kiedy Karol Świderski się zaciął i nie strzelał, bo pamiętamy, że ten gol strzelony przed reprezentacją to był pierwszy gol Karola Świderskiego od kwietnia. On tam miał no, ze strzelaniem też przez dłuższy czas spory problem. Natomiast bardziej musimy przeanalizować historię Michała Karbownika, który zaczął od początku grać regularnie w pierwszym składzie. No a tutaj Kenny Lala wygryzł go ze składu i w ostatnim spotkaniu, mówię o tym właśnie meczu z PAOKiem, poza kadrą meczową, a w lidze konferencji, w lidze Europy nawet nie podniósł się z ławki rezerwowej. Czy wiesz, zastanawialiśmy się, co się dzieje z Michałem Karbownikiem, nawet szukaliśmy takiej informacji, czy nie jest kontuzjowany, tak jak mówiłem już w Mocy Futbolu. Dzisiaj rano skontaktowałem się z jego agentem Mariuszem Piekarskim, no, który zda piłkę świetnie, wierzy w Karbownika, ale też ma świadomość, czym jest normalny klub europejski. No, to jest jednak walka o miejsce w składzie i te rywalizacje po prostu musi toczyć Karbownik. Tak sobie spoglądam na ten Olympiakos Pireus, no to poważni ludzie grają. No. Papastatopoulos, jest Lala w bramce, Waclik, Envila, Kamara, Rodriguez. O, już widzę, będą memy z tego ujęcia, Mati. Z którego? Tego? Tak, na bank. Słuchaj, siedział tutaj ostatnio wielki człowiek polskiego futbolu, założył okulary i odpowiedział, nie wiem. Dokładnie w tym miejscu. Mati, dobrze, Grecja Grecją, natomiast chwilę... Ale nie, jeszcze chciałem o Świderskim, okay. bo wydaje mi się, że to nie jest jego pozycja do końca. Ten chłopak jednak jak gra w reprezentacji albo wchodzi w kadrze, to jest takim najlepszym serwisantem, to jest takim najlepszym supportem. Tak jak wiesz, występuje gwiazda na scenie w koncercie głównym, to gdzieś całość imprezy tworzy kapitalny support, który wspiera te imprezy. I myślę, że Świderski jest takim zawodnikiem fantastycznie wspierającym Lewandowskiego czy innego piłkarza ustawionego na dziewiątce. To jest piłkarz, który oczywiście fragmentarycznie w meczu na tej pozycji numer 9 może się pojawić, no ale to jest jednak gracz, który chyba najlepiej czuje się w roli takiego wolnego elektrona, biorąc pod uwagę jego technikę, dribbling, szybkość, dynamikę, chęć gry do przodu. A tutaj jednak widzimy, ten trener PAOK-u konsekwentnie go na tej dziewiątce wystawiał i tak jak mówisz, no tylko bramka z Ofi Kreta, to jest jedyne trafienie. Jak wrócił z kadry, to mogliśmy to rozumieć, że jednak Karol Świderski zaczyna z ławki rezerwowych. No ale dzisiaj to jednak nie jest taka sytuacja, którą do końca powiedziałbym przełykam z dużą akceptacją, że gra Akpom, a nie gra jednak Karol Świderski, który w kadrze przecież pokazuje się ze znakomitej strony. No ale oba te zespoły, i Olympiakos, i PAOK, możemy oglądać via Play, na którym wszystkie mecze Ligi Europy, Ligi Konferencji. Za chwilę zobaczymy sobie, jak to wygląda na materiale od naszego sponsora. No i też oglądaliśmy w ten czwartek Kamila Grabarę w spotkaniu właśnie z PAOKiem. No i musimy powiedzieć tak, do polskiego meczu nie doszło, bo nie grał Karol Świderski w pierwszym składzie. Natomiast, przepraszam, Karol grał? Bo nie widziałem całego meczu, widziałem tylko... Nie oglądałem tego meczu, widziałem tylko to, co zrobił Kamil Grabara tak. z tego meczu. No i właśnie o tym chciałem porozmawiać. Tak, przeskoczyliśmy na parę w pierwszym składzie, zaraz porozmawiamy. Natomiast no, ma problem Kamil Grabara w ostatnim czasie. To jest sprokurowany rzut karny w ostatniej kolejce w derbach z Brędby. No i to spotkanie z PAOKiem, o którym mówiłem, tam kompletnie niepotrzebne wyjście. Przerwał akcję, która mogła być przerwana jeszcze wcześniej przez stopera. No i to wyjście jakby, rozumiem jakiś automatyzm, ale totalnie niezrozumiałe. Mam takie wrażenie, patrząc na Kamila Grabarę, którego umiejętności doceniam, że on jest bardzo ofensywny w mediach społecznościowych i też ma, powiedziałbym, taką charakterystykę bardzo ofensywną, jeśli chodzi o błędy. To są błędy zawsze znaczące, to są błędy widoczne i to są błędy popełniane seriami. Bo zauważmy, że dosyć cicho było o Grabarze na początku sezonu, kiedy bronił wybornie. To był Grabara, który grał na zero w kilku meczach. To był Grabara, który zachwycał obserwatorów. To był Grabara, o którym kibice mówili, no w końcu mamy znowu klasowego bramkarza, młodego na lata, prawda? Natomiast no, w tej chwili jednak
przydarza mu się taki moment w jednym, drugim spotkaniu dekoncentracji. Zwracał na to uwagę w studiu telewizji duńskiej słynny parowóz, były piłkarz między innymi Duisburga, Stig Tøfting, ta lokomotywa Ciuchcia, która gdzieś tam biegała cały czas w środkowej strefie boiska, dzisiaj ocenia poczynania młodszych kolegów. No, obserwatorzy, z którymi miałem okazję też wymienić kilka zdań i SMS-ów, zwracają uwagę na taki brak stuprocentowej koncentracji, utrzymania tej koncentracji i stuprocentowej decyzji. Wyjść, zostać, wyjść, zostać. No, podejmuje gdzieś taki troszkę spóźnione te decyzje Kamil Grabara. No, zdecydowanie jednak taki przegrany mecz, sprokurowany rzut karny w derbach Kopenhagi, on musi boleć bardziej, bo wiemy, że to jest bardzo prestiżowy mecz, który interesuje nie tylko całą Kopenhagę, ale cały kraj i pewnie gdyby pobronił wyśmienicie i na zero i w zwycięskim meczu z Brentby, to już nikt by nie pamiętał o tym, co się wydarzyło z Paokiem. Tak, to tylko żeby uporządkować, 33 minuty w tym spotkaniu Karola Świderskiego, więc tak jak mówiłem, miało dojść do polskiego meczu, ale na 9 minutach skończyło się to spotkanie Kamila Grabary. Słówko jeszcze Japonii, bo tak pominąłeś szybciutko, 7 czyste konto Kuby Słowika. Tak. To trzeba odnotować. Nie gra może w gigancie ligi japońskiej, ale... Myślę, że Kuba będzie u nas w programie, bo też nawet dzisiaj chcieliśmy z nim się połączyć, ale mówił, że tam ma jakieś zajęcia, ma jakiś trening. Wracając do Danii, Kamil Wilczek cały czas kontuzjowany i tam prawdopodobnie wynika ta kontuzja biodra z niedoleczonego urazu, bo on był kontuzjowany na początku sezonu, później wrócił, no a w tym wieku, wiadomo, jak wrócisz za późno, za wcześnie, no to możesz mieć problem. Szkoda, no bo jednak Kamil Wilczek, ja go cały czas, może trochę sentymentalnie, ale postrzegam jako gwiazdę. Gwiazdę Ligi Duńskiej. No wiadomo, że w ostatnim czasie i nie był ulubieńcem trenera i grał trochę mniej, natomiast gdzieś te urazy no, przekreślają jego normalne dojście do formy. Więc no, czekam na powrót po kontuzji. Ewidentnie pewnie on zacznie grać częściej w większym wymiarze czasowym w momencie, kiedy po prostu sprzedadzą winda, bo to jest dzisiaj piłkarz, który ma aspiracje, który jest młody, którego chce klub po prostu, brzydko mówiąc, zmonetyzować. No i dwa słowa o Dawidzie Kurminowskim, raczej nie w pozytywnym aspekcie. 29 minut w ostatnim spotkaniu, ale jak patrzymy na to wszystko, jak to wygląda, no to zaczęło się od bardzo dużego zaufania trenera, który chciał go ściągnąć. Zaczął grać w pierwszym składzie, nawet jak nie szło, nawet jak nie strzelał. To trzeba powiedzieć, że jednak szansę na odbudowanie się dostał, bo on w wielu meczach występował w pierwszym składzie, ale od 15 sierpnia to jest albo ławka rezerwowych, albo nawet z tej ławki Dawid Kurminowski się nie podnosi. Jeden gol w lidze, jeden gol strzelony w pucharze. Także no, ten dorobek bardzo słaby. I no, szkoda, że jednak zawodnik, który był królem strzelców Ligi Słowackiej, dzisiaj idzie do Danii. I nie chcę mówić przepada, no ale sobie nie radzi. Prawda jest taka, że ta piłka na wyższym poziomie, ona tylko do pewnego momentu jest przypadkowa. Potem już tej przypadkowości nie ma. Widziałeś, jak gra reprezentacja Danii na Mistrzostwach Europy. Widziałeś też kilka topowych zespołów Ligi Duńskiej. Jacy tam grają piłkarze, ile potrafią, jak są dojrzali mentalnie i jak, no można powiedzieć, błyskawicznie u nich następuje postęp, jakby przysposobienie się do gry w takiej piłce zdecydowanie bardziej intensywnej. Kurminowski to była dla nas zagadka. My byliśmy sami ciekawi, gdzie jest jego limit, gdzie jest jego sufit, dokąd on będzie w stanie dojść. Bo jednak pamiętamy chłopaka, no który, umówmy się, on był na peryferiach reprezentacji młodzieżowej. On tutaj przyjeżdżał, bo robił dobre liczby w Słowacji. I to przekonywały trenera młodzieżówki. Grał Białek, grał Klimala. No tak, no, zdecydowanie wyżej trener oceniał możliwości innych napastników i dlatego Kurminowski zaliczał te występy albo w zerowym wymiarze czasowym, albo były to, powiedziałbym, takie występy dosyć epizodyczne. No ale wciąż był taki niepokój, znak zapytania. Co on potrafi? Co on pogra na wyższym poziomie? Zarobił klub słowacki? Zarobił sam Kurminowski. Chłopak bardzo rozsądnie podchodził do tego transferu, bo wiadomo, że jak obserwuje cię pół Europy i ty strzelasz tyle, ile on strzelał w lidze słowackiej, to myślę, że dużo
większych, lepszych, bogatszych klubów od klubu Ligi Duńskiej oglądało Kurminowskiego. Tylko Mati, wiesz co, ja też zwracam uwagę na kwotę transferu. No jednak takie kluby zagraniczne mają wyklarowany potencjał danego piłkarza i wiedzą, ile mogą za niego zapłacić. No dzisiaj Kiwior idzie za 3 miliony plus bonusy do Specji jako obrońca, a napastnik, król strzelców ligi, gdzie wiemy, że raczej zawodnicy ofensywni zawsze są drożsi. Ile zapłacono za Kurminowskiego? 1,5 miliona. No stary, 1,5 miliona dla Orchus to jest tak jak 8 milionów dla FK Kopenhaga. No tak, tylko wiesz, mi chodzi bardziej o to, że Kiwior jako obrońca odchodzi za trójkę, a tutaj gość, który zostaje królem strzelców, odchodzi za 1,5. No to też pokazuje, że wiesz, no to, jednak te kluby no to być widzą, może te niektóre gdzie jest większy potencjał. Dotyczące większych klubów, które chciały Kurminowskiego, być może to po prostu były tylko wstępne zapytania albo gra menedżerska, no bo też za bardzo Żyliny nie obchodziło już w momencie decyzji takiej, że odchodzi Kurminowski. To myślę, że już ich kompletnie nie obchodziło, gdzie idzie, tylko za ile idzie, ile zostanie w klubowej kasie. Więc sądzę, że gdyby realna propozycja z większego klubu była za większe pieniądze i chciałby zaakceptować Kurminowski, to tam by odszedł. Ale chłopak wydawało się, że podchodzi do tego bardzo pragmatycznie i tak celnie oceniając swoje umiejętności, bo on nie palił się wcale do wyjazdu z którejś topowych lig, tylko chciał tę karierę budować krok po kroku. No na razie to jest trudny krok, to jest ciężki krok dla Kurminowskiego, bo chyba odbił się od ściany względem swoich oczekiwań. Skoro mówiliśmy o Jakubie Kiwiorze, to chciałem, Mati, jeszcze zerknąć na zagraniczne powołania reprezentacji U21, bo dzisiaj o 13 też powołania wysłane przez Paulo Souzę. Oto piłkarze powołani przez Macieja Stolarczyka. Ta reprezentacja będzie grała przede wszystkim z Niemcami, no więc kluczowy mecz i może w ogóle się okazać, że te eliminacje to już w listopadzie dla nas się zakończą. No zobaczymy, może to powtórzona będzie historia Czesława Michniewicza meczu z Danią i będzie jakiś wielki comeback, tak jak wtedy po tym remisie z Wyspami Owczymi, po remisie z Finlandią, no ale tutaj patrzymy. Adrian Benedyczak to raczej tylko epizody w Parmie, przy jednym z wejść udało mu się strzelić gola, Bogusz raczej w pierwszym składzie, Karbownik to już jakby obgadaliśmy. Jakub Kiwior, tutaj chciałem powiedzieć, że miał grać w Specji. Była duża szansa na to, że chociażby z ławki, ale zadebiutuje. Ostatecznie tego debiutu nie było, bo tam cały czas jakiś problem mięśniowy, który rozpoczął się na poprzednim zgrupowaniu reprezentacji U21. Przyjechał z urazem mięśniowym i nawet nie wiadomo, czy na to powołanie kadry U21, czy to powołanie zostanie wykorzystane, czy zostanie ostatecznie w domu. No i do tego Nikola Zalewski, nie pierwsza reprezentacja, a tylko U21 tym razem. No, myślę, że to jest dzisiaj jakby realna ocena Nikoli, jego szans na grę w tych najbliższych meczach drużyny Paulo Souzy, skoro trener tego piłkarza dotknął, wystawił go z najsłabszym rywalem w grupie, ale uznaje, że pewnie trochę jest jeszcze do zrobienia, żeby był w stanie podjąć rywalizację o to, żeby nawet wchodzić z ławki rezerwowych regularnie w pierwszej reprezentacji, to lepiej niech Nikola gra dla polskiej młodzieżówki, łapie minuty, łapie kontakt, poprawia język polski na tym zgrupowaniu i przygotowuje się do gry w pierwszej reprezentacji kraju. Mi ewidentnie na tej liście brakuje Słoniny. Ja się będę upierał, no bo mieliśmy jeszcze niedawno Lotkę, tak? No był Lotka, który popełniał błędy. Do tego z zagranicy. Tak, Majchrowicz też błędy w ostatnim spotkaniu. Czyli mówimy o chłopaku, no, który szanse na grę w Hercie ma zerowe. A był powoływany do reprezentacji U21. Tylko wiesz co, Mati, powiem ci szczerze, jak tak delikatnie badałem ten temat, ja mam wrażenie, że Maciej Stolarczyk zbytnio nawet nie wiedział przed naszym programem, że Gabriel Słonina w ogóle istnieje. Znaczy wiesz, no, znam Maćka wiele lat, cenię jego fachowość, życie i pasję futbolową i to by bardzo źle świadczyło o sztabie reprezentacji U21 albo jakimś innym sztabie U19 na przykład, gdyby nie wiedzieli, że jest ktoś taki jak Gabriel Słonina. No bo dzisiaj mówimy o chłopaku, który dostaje tytuł piłkarza meczu z Real Salt Lake, który ma już 9 meczów w tym sezonie w MLS-ie, który sadza na ławkę 4 albo 5 czystych kąt. 4 czyste kąta, sadza na ławkę 30-latków, ma 17 lat. 17 lat ma ten chłopak. No. To ja myślę, że dzisiaj
to byłby absolutnie kandydat do występu w bramce. Nawet jeśli trener Stolarczyk uzna, że są lepsi i starsi od niego o 3 lata, to myślę, że przy jego pragnieniu gry w reprezentacji Polski, przy argumentach sportowych, no bo on nie broni w drużynie policjantów na przedmieściach Chicago, tylko gra w MLS. Gra w MLS z najlepszymi piłkarzami w Stanach Zjednoczonych, a przed chwilą z tego MLS-u do Francji przyjeżdża i tam błyszczy Przemek Frankowski, a za chwilę Buksa wyjedzie z tej ligi. Sportowo też ja bym nie powiedział, że ktokolwiek jest lepszy dzisiaj od Słoniny, bo jak patrzysz na te reprezentacje, no to masz Majchrowicza, który też w ostatnim meczu błędy popełniał. Jest Cezary Miszta, ale Cezary Miszta no jednak ma ograniczone umiejętności. To, że gra w Legii, to jest bardziej przypadek, zbieg okoliczności, że kontuzjowany jest Artur Boruc i po prostu drugiego, żadnego innego bramkarza nie ma. Ten Lotka też fatalny występ. Ale mnie nie musisz przekonywać. Przekonaj Macieja Stolarczyka, no bo ja co do Słoniny to jestem przekonany i ludzie gdzieś z otoczenia piłkarza to w ogóle informowali mnie o pewnych sprawach wiele, wiele miesięcy temu. No dzisiaj widzimy, jak on gra, jak on wygląda, jak jest sfokusowany na futbolu. Mieliśmy okazję go tutaj słuchać nagranego kilka dni temu. Także no, zapytałeś mnie o moją opinię na temat tych powołanych do U21. No to definitywnie mi tego chłopaka brakuje. Czasami staramy się odwiedzać też takie nieoczywiste miejsca. Byliśmy chociażby ostatnio na Łotwie, a to wrócimy za chwilę na Łotwie. Byliśmy na Islandii, a dzisiaj przeniesiemy się do Norwegii. To wcale nie do pierwszej ligi, a do ligi trzeciej. Jest z nami Daniel Kraska, który w ostatnich 11 meczach dla FK Toten strzelił 11 goli i też nie jest tam sam w tej drużynie. Także witaj i opowiadaj, skąd ty się tam wziąłeś, skąd tam chociażby Filip Burkhardt? Oho, dobrze się zaczęło. Nie, akurat jakieś wiadomości. Ty, ale co ty nas kitujesz, że PSG? Jakie PSG? Wiesz co, ja kibicuję zawodnikom i mam tam zawodników paru, których bardzo lubię, cenię i ten, nie mam jakiegoś ulubionego klubu, ale PSG ma Mbappe, ma Neymara. Więc kibicuję zawodnikom. A jeśli chodzi o FK Tuten, no to co? Znalazłem się tutaj dzięki Kamilowi Olsztyńskiemu, który tutaj broni i mieszka od 12 lat. On chyba był nawet w kanale sportowym, w magazynie Lig Egzotycznych. Myślę, że ja bardziej bym chyba też tam pasował, nie? Słuchaj, jak swoim norweskim powiedz. Jestem dopiero 3 miesiące. Z początku uczyłem się tego norweskiego, ale uznałem, że chyba muszę się bardziej go osłuchać i na razie gdzieś poruszam się językiem angielskim. Czyli za bardzo nam nie powiesz, czy dzisiaj no, Norwegia jest zaszokowana, no bo jednak ta informacja dotycząca Haalanda jest dosyć taka, powiedziałbym, przygnębiająca Norwegów. Do końca roku prawdopodobnie Erlinga zabraknie na boisku. Są już pierwsze komentarze? Ja nie słyszałem żadnych komentarzy, jeśli chodzi o Haalanda, ale jest to maszyna i to na pewno duża strata dla Norwegów. Opowiedz nam o życiu, jak tam się żyje i czy z piłki na poziomie trzeciej ligi da się utrzymać, da się wyżyć, da się po prostu mieć na co dzień uśmiech na twarzy. Znaczy uśmiech na twarzy tak, ale wyżyć się nie da, nie ma szans. Trzeba pracować po prostu, ale to też dotyczy się drugiej ligi i pierwszej ligi. Dużo chłopaków w pierwszych ligach też również pracuje. Tutaj w Norwegii, z tego co ja się orientuję, nie ma za dużych pieniędzy. Nie jest tak jak w Polsce, że są w niektórych drużynach trzecioligowych kosmiczne pieniądze, tak jak Stężyca czy inne kluby. Tu raczej to robią hobbystycznie i przy tym trzeba pracować. No, ja też przyjechałem pod takim warunkiem, że jeśli otrzymam jakąś pracę, to mogę przyjechać, spróbować. Dostałem umowę też tylko na 13 meczów, 3 miesiące, więc to było takie dosyć szybkie, niespodziewane i mówię, jeśli mi się nie spodoba, to wrócę i tyle. Ale na razie jest wszystko ok. Słuchaj, to musimy cię zapytać głośno. What's your job? Wiesz co, początkowo pracowałem jako malarz, czyli malowaliśmy domy. To była taka praca dorywcza. Teraz pracuję w firmie z Norwegami, więc się nie przemęczę. A słuchaj, a co tam w ogóle robi Filip Burkhardt? No bo jednak pamiętamy go z wielu klubów ekstraklasowych. No ostatecznie ląduje w trzeciej lidze, w tym Tuten. I skąd on tam się wziął?
Ja szczerze mówiąc też byłem zaskoczony, że będę mieszkać z Filipem. A wy mieszkacie razem? Tak, mieszkamy razem, tak. Klub dał nam mieszkanie, jakąś tam umowę, kontrakt w klubie plus pracę i auto, żebyśmy mieli jak się poruszać. Filip co? No to jest świetny, świetny gość, bardzo dobry zawodnik. Mhm. Ale chyba za internet wam już nie płacą. Ja dostałem telefon od mojego szefa. I te. Powiedz mu tak, jestem zarobiony, bo z telewizją rozmawiam z Polski. Mamy jeszcze to połączenie, czy nam spadło już cały? Mamy? Mamy. O, nie no, szef cały czas dzwoni. Gdzie ty jesteś? No nie ma lekko, nie ma lekko. Nie, już padł ten mit, że wiesz, że jest luz pracy, że nic nie trzeba robić. Dobrze, Matki, chciałeś porozmawiać chwilę o Rosji. Jak nam się uda jeszcze połączyć, to chwilę pogadamy. W Rosji cały czas bardzo dobra dyspozycja Grzegorza Krychowiaka, którego tutaj mamy koszulkę. Tę koszulkę oczywiście można wylicytować, także jeżeli chcecie wziąć udział w naszych licytacjach, koszulka Grzegorza Krychowiaka, Tomasa Müllera, polskich zawodniczek, jak Kierżynek, jak Pajor, koszulka treningowa Neymara, jeszcze tutaj wiele, o których pewnie już zapomniałem. A, Kamil Glik, który tutaj też wisi. To wszystko do licytowania w linkach w opisie. Oczywiście pieniążki idą na cele charytatywne. Widziałeś, jak Kamila przygotowałem do meczu? Glika? Tak. Spędziłem z nim cały wieczór, czwartek, a tutaj proszę, w sobotę wychodzi godzina 14. Benevento Cosenza 3-0, Glik 90 minut, wiesz. Także motywacja była tak pełna. A co z tą Rasią? Rasia Wydlow. Słuchajcie, 3 bramki, 3 asysty Grzesia Krychowiaka w lidze rosyjskiej. Cały czas, trzeba powiedzieć, funkcja kapitana Krasnodaru, który zajmuje 4. miejsce w lidze. Ja myślę, że dla Grześka, no, o którym kilka dni temu bardzo szczerze mówił w rozmowie z rosyjskimi mediami Ralf Rangnick, który kształtuje w tej chwili politykę Lokomotivu Moskwa. Dla niego to jest satysfakcja, że jednak Krasnodar w tym momencie wyżej od Lokomotivu Moskwa, więc od klubu Macieja Rybusa w ligowej tabeli. Rangnick potwierdził tylko to, co my prognozowaliśmy, spekulowaliśmy na bazie jakby znajomości filozofii Rangnicka. To znaczy chciał mieć piłkarzy młodszych, chciał mieć piłkarzy tańszych, chciał mieć piłkarzy o troszkę innej charakterystyce i on dokładnie jakby te wszystkie punkty zawarł w szczerej rozmowie z jednym z rosyjskich dziennikarzy. Pytany o to, dlaczego pozbył się z zespołu Grzegorza Krychowiaka. No Rybus ma cały czas problemy. Rybus ma problemy, ale Rybus gra dzisiaj i Rybus w końcu wrócił przede wszystkim do pierwszego składu, do gry. Zagrał z Galatą 90 minut, tam wszedł chyba, zszedł w doliczonym czasie gry. Ale mnie to martwi, bo Maciek non-stop, wiesz, zagra parę meczów, potem kilka meczów nie gra. Ta kontuzja ciągnęła się od końca sierpnia. To były 2 miesiące praktycznie bez gry Maćka. Coś mi się tak wydaje, że coraz trudniej będzie Maćkowi złapać się do reprezentacji Polski w perspektywie finałów piłkarskich Mistrzostw Świata, jeśli oczywiście ten mundial polecimy, wygrywając ostatecznie play-offy. Zobacz, on nigdy nie miał zaufania, czy Jerzego Brzęczka, czy później Paulo Souzy. Tam nigdy nie było jakiejś miłości do Macieja Rybusa, który myślę tych meczów w reprezentacji to mógłby mieć spokojnie dużo, dużo więcej. No też, ale ma prawie 60. I też tak będąc zupełnie obiektywnym, no to były mecze solidne, były mecze poprawne, były mecze niezłe, były mecze trochę słabsze, ale gdybyś miał mi dzisiaj wymienić 3 spektakularne mecze Rybusa w reprezentacji na te blisko 60 rozegrań. Z Niemcami było przyzwoicie. Wtedy, kiedy razem z Kubą Wawrzyniakiem powstrzymali tę lewą stronę Niemców. No, ale to tyle. No, ja to pytam tyle. O spektakularne. Takie mecze, żebyś powiedział, to były mecze Maćka. To nie masz. Reprezentacji. Nie masz. No. Więc być może tutaj jakby dlatego też trener tak bardzo nie wypatruje w każdej kolejce w kierunku Moskwy, ale ja oczywiście Maćka lubię, cenię i mam nadzieję, że ustabilizuje formę. Natomiast co jest martwiącego? No jednak sytuacja Urala, bo miałem takie wrażenie, że jeszcze kilka tygodni temu, zaliczając taką passę remisu i potem 2 wygranych, kiedy wygrzebali się ze strefy spadkowej Rafał Augustyniak i spółka, że to zmierza w dobrą stronę. Natomiast no teraz
Drugi mecz przegrany z rzędu. Najpierw CSKA Moskwa, teraz Achmat Grozny i znowu Ural z Augustyniakiem w składzie jest na ostatnim miejscu w tabeli Ligi Rosyjskiej. August ma tych meczów w sezonie rozegranych łącznie 8. No dobrze, to przeanalizujmy sobie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów. Tak jak mówiłem, dzisiaj po 13 będą powołania Paulo Souzy, natomiast my mamy jeszcze listę stworzoną z zawodników, którzy grali w ten weekend, ale byli powołani na ostatnie zgrupowanie. Nie wiem, czy nam się pojawi ta lista. Zaczniemy sobie oczywiście od bramkarzy. No i mamy Bartłomiej Drągowski, tak jak wspomnieliście, chyba nawet w Mocy Futbolu kontuzja. Łukasz Skorupski, 90 minut, 2-4 z Milanem. No i bardzo dobry mecz Wojciecha Szczęsnego, bo też 1-1, ale przy tej bramce nic do powiedzenia nie miał. Zerknijmy sobie jeszcze, jak to wyglądało wśród naszych obrońców. Jan Bednarek 90 minut, 90 minut ze Specją grał Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz również 90 minut, podobnie jak mówiłeś Kamil Glik, Michał Helik 90 minut, Kędziora 90 minut, no to do tego momentu wygląda bardzo dobrze, ale później pojawia się nam on, Tymoteusz Puchacz, który oczywiście poza kadrą Unionu Berlin, do tego jesteśmy już przyzwyczajeni, że jeżeli gdzieś gra, to jest to Liga Konferencji. Natomiast jak zerkniemy na to ostatnie spotkanie Puchacza w Lidze Konferencji, no to jednak zamieszany w utratę pierwszego gola i zamieszany także w utratę gola numer 3, przede wszystkim przy tym pierwszym. No, chyba widziałeś, kiedy gościu mu uciekał już od połowy, on go gonił i na samym końcu go odpuścił i facet strzela gola. Nie chcę się pastwić nad Tymkiem Puchaczem, bo to jest dla mnie w ogóle fenomen i zagadka. Tymek Puchacz, który potrafi grać bardzo dobrze na poziomie reprezentacji, skoncentrowany, praktycznie bezbłędny w rywalizacji z Albanią, gdzie gramy mecz prestiżowy w gorącej atmosferze, mecz na niezłej intensywności. Wygląda bardzo solidnie w rywalizacji z reprezentacją Anglii. No po raz kolejny w ten weekend brakuje Tymka Puchacza, podobnie zresztą jak Pawła Wszołka w kadrze Unionu Berlin. Natomiast no, daje mu szansę trener Fischer w lidze konferencji i no, powiem uczciwie, szału w tym spotkaniu nie było. Szału nie było, ale my musimy jeszcze zerknąć, jak było u naszych pomocników, u naszych napastników. No i mamy pomoc. Tutaj kolejny gol Przemysława Frankowskiego. Dobre spotkanie z Metz. 53 minuty. No w końcu w pierwszym składzie Kamil Jóźwiak w końcu złapał trochę więcej niż końcówka, czy też 23 minuty w ostatnim spotkaniu. Mateusz Klich 62 minuty z Wilkami. Grzegorz Krychowiak, jak już wspomnieliśmy, gol, asysta. Linetti 59 minut. Moder 90 minut. Żółta kartka z Manchesterem City. Płacheta klasycznie. Damian Szymański 90 minut z Wolos. Polski mecz, do którego no też poniekąd nie doszło, bo chłopaki tylko zobaczyli się na rozgrzewce czy też po meczu, bo jednak Kuzra i Wojtkowski, oni regularnie siedzą na ławce rezerwowych Wolos. Nikola Zalewski, no to wiemy, że już powołany do reprezentacji 21 i Piotr Zieliński 69 minut. Bardzo słabe, bezbarwne spotkanie Piotra Zielińskiego z Romą. No i napastnicy tutaj, no, Adam Buksa, tak myślę, no i Robert Lewandowski z golem. Piotrek akurat tak wyszedł trochę, moim zdaniem, na własną prośbę, bo jak spotkaliśmy się z nim w środę, to jeszcze odczuwał ból. W środę, w czwartek. W czwartek. On normalnie w ogóle nie trenował z drużyną. Powiedział, że spróbuje potrenować w piątek. Odczuwał ból w pośladku. Gdzieś tam cały czas go kłuło, więc no myślę, że gdzieś tam poprosił trenera, że chce grać, że jest gotowy, ale no taki znowu czas nieprzepracowany normalnie w tygodniu. Być może tam jeszcze lekki ból, także pewnie za tydzień będzie zdecydowanie lepiej. To Mati, na sam koniec jeszcze weekendowe osiągnięcia Polaków, bo zapomnieliśmy tej planszy pokazać na samym początku programu. Od razu przeszliśmy do tego, co się wydarzyło. Tutaj mamy bramkarzy. Jakub Słowik, o nim akurat mówiliśmy, czyste konto. Kuba Szumski, znowu czyste konto. To akurat teraz ma trening, ale też myślę, że kiedyś z nami się połączy. Łukasz
Fabiański czyste konto i dwa obronione rzuty karne, a więc Mateusz Taudul, którego możecie kojarzyć z rezerw czy też młodzieżowych drużyn Evertonu, tam się wychowywał, ostatecznie przeniósł się na Cypr i teraz tam próbuje się odbudować. Maksymilian Stryjek, kolejny dobry mecz, tym razem obroniony rzut karny. A tutaj zawodnicy z pola, Buksa, Krychowiak, Przybyłko, Lewandowski, Frankowski, Kamiński, o którym mówiliście w mocy i jutro może się z nami połączy w Bundestoku. Bartosz Pikula, więc zawodnik, który od jakiegoś czasu jest w lidze czeskiej, strzelił gola dla Opawy. Łukasz Cieślewicz, który no już od wielu sezonów jest na Wyspach Owczych i tam strzela. Kuba Świerczok, Patryk Klimala. I do tych osiągnięć, a w zasadzie do osiągnięcia Buksy, o którym dzisiaj dużo mówiliśmy, mogę tylko dołączyć najświeższą informację. A tam Gabriela Słoniny chyba nie daliśmy. A jak coś też czyste konto oczywiście w ostatnim spotkaniu. No to kompromitacja, nie dać Gabriela Słoniny. Natomiast co do Adama Buksy, to tak jak spekulowałem, że to jest kwestia miesięcy, że wróci do Europy, to chyba jest bliżej niż dalej. W tej chwili bardzo poważnie Premier League i Liga Francuska w grze. Także być może będziemy mogli coś więcej już powiedzieć za tydzień. To na koniec za chwilę powołania. Nie pytam, kogo byś się spodziewał, tylko kogo byś chciał, kogo do tej pory nie było. Czy pojawiło się w ostatnim czasie jakieś takie nazwisko? Pewnie będzie Cash. No bo skoro dzisiaj powiedział, że to jest kwestia na paru następnych dni, no to sądzę, że może się znaleźć na tej liście. Chociaż nie wiem, czy się może znaleźć, jak nie ma paszportu. No właśnie, też się zastanawiam nad tym. Może będzie gdzieś tam, wiesz... Dowołanie. Może albo dowołanie, albo takie powołanie warunkowe, jeśli się pojawią dokumenty. Chciałbym bardzo Milika, żeby gdzieś znowu wrócił do reprezentacji, poczuł ten reprezentacyjny chleb. No myślę, że Szymański pokazuje i zasługuje na to, żeby na kadrę przyjechać. Z innych zawodników... Nie było chyba ostatnio niczego takiego, wiesz, spektakularnego, wiesz, żeby kogoś powołać, kogo do tej pory nie było, albo kogo pomijał Paulo Souza. No temat Sebastiana Szymańskiego no to jest inna sprawa, na razie tak, zakończony. No, to... Jesteśmy już tym trochę zmęczeni. Ja chciałbym zobaczyć Żurkowskiego, który zagrał kilka meczów. Natomiast no to, co dzisiaj mówił prezes Boniek, ja myślę, że troszkę innych piłkarzy o innym profilu szuka akurat do swojego futbolu Paulo Souza niż ten profil, który ma Szymon Żurkowski. Dobrze, Mateusz Borek, Adam Sławiński, dziękujemy. Czekamy na to, co zrobi Paulo Souza, kogo na tej liście zobaczymy, a was zapraszamy już na 14. Kurwa Sud, Michał Pol, Michał Borkowski i Marcin Długosz. Grazie, ciao.